Siemasz, siemasz, jeśli nie masz. Dzisiejszy odcinek będzie łop papugę. Czyli dokładnie w sumie przedstawienie woliery, zrobiłem kilka modernizacji, więc chciałbym to pokazać, ale tak oczywiście przypominam, że cały dochód z reklam, które wy obejrzycie, jest przeznaczony na zbiórkę dla Michała, więc zachęcam do oglądania i dziękuję za okazane serce. Tu chciałbym powiedzieć, że licytacja sprzętu z fermu.pl, hodowlany.pl osiągnęła kwotę 500 zł, więc wielkie, wielkie gratulacje dla was, chłopaki, i do zobaczenia za chwilę. Więc zaczynamy. Zaraz sobie przejdziemy zresztą do papug. No ale oczywiście liczba naleśników, ktoś widział, wzrosła w ekipie. No całe szczęście, bądźmy szczerze. Kaczki już się bardzo cieszą z towarzystwa, że są jednak osobno. Aha, znalazła się niestety ta kurka. Ten miks karzełka apcia tego, okazało się, że musiała być gdzieś tam i ona się przestraszyła. Prawdopodobnie wiem, kto się do tego przyczynił. Tamte państwo z tyłu. No i niestety już była martwa. Naprawdę mi jest bardzo przykro, bo zależało mi na niej. No ale cóż. Niestety. Gęsi zrobiły swoje. Teraz już jest spokój i tu też, jak widzicie, sylki mam bardzo dużą przestrzeń do pobiegania, jak i Orpingtony. Ale mówię, no to na razie tak tu jest, tu będą młode kaczki, tu też będzie młodzież po części puszczana, więc dlatego zrobiłem ten wybieg większy. Luśka! No, w ogóle pogratulujcie Luśce, a mi pogratulujcie głupoty. No, warto się domyśleć, o co chodzi. Jasne. No dobra, to sobie przejdziemy tutaj. Tutaj doszła nam jedna kwoka. Widzę, że jedna jest na wypasie. Ta kurka została jeszcze bezdzietna. Ta kwoczy. Słychać. A tu siedzą. O, to wróciła, widzę, na swoje miejsce. Aha, bo to jest ta świeża właśnie. Jest na wypasie. Ale żeby nie było, prawdopodobnie nie koniec naleśników. Tak jak się wczoraj z Sebastianem śmiałem, sąsiadki jednak wzięły przykład i stwierdziły, że no skoro jedna kwoczy, to czemu ja mam nie kwoczyć? I welcome in naleśnik. Kolejny. Po prostu Armagedon. Mamy już 9 sztuk. Jestem w niebo wzięty. Powiem wam szczerze dlaczego. Ponieważ inkubacja sztuczna mi poszła katastroficznie, więc myślę, że tutaj wszystko nadrobią kwoki. I będę z tego mega zadowolony. Wy też trzymajcie kciuki, żeby tak było. Tu mamy panią pana. Dzień dobry, Feniu. Witamy serdecznie. Przepraszam, ja tak do twojej partnerki życiowej. O! Krzyczę, nie będę jej przeszkadzał. Muszę w ogóle tutaj w tygodniu pograbić. W szczególności, że kwoki wszystkie siedzą. Jest spokój. Więc i woliery są puste. No to oczywiście moje trzy pierwsze naleśniki. Dobrze, dobrze, ja wiem, wy bardzo nie lubicie, jak wam się zagląda. Ojejku, jakie to towarzystwo mało komfortowe, mało towarzyskie. Tu oczywiście czerwone jeszcze nie, tu czekamy ewentualnie, żeby coś się stało, żeby nam się zwiększyła liczba kwok. Zobaczymy jeszcze Orpington, sylki mi się niosą, niesie mi się tamta. Może mi się uda podejść. Teraz wam pokażę. Tak, tamta jasno-brązowa mi się niesie, więc jestem happy. Tak, tamta. A w ogóle zobaczcie na tego czarnucha, jaka ona jest licna. To jest moja czarnusica. I niech mi ktoś powie, że silki EU są brzydkie. Są prześliczne, mają swój urok, nie przesadzone jak dla mnie główki. To jest tylko moja opinia, żeby nie było. Są po prostu cudowaśne. To jeszcze muszę na łapki im. Widzę, że tu niektórym tak średnio się poprawiło, ale są fajne czarne kuleczki. O, macie okazję zobaczyć mamusię kaczuchę, która wyszła na szybką akcję popływać. Szybka akcja, pływanie, jedzenie i tym podobne. Gniazdo ma naprawdę fajnie zrobione, niech korzysta oczywiście, jak najbardziej. Zauważyłem, że teraz wychodzi dosyć regularnie, jest to przynajmniej dwa razy dziennie, więc fajna sprawa.
nie korzysta, to taka, taki jest jej, bo to ma swoje lokum zrobione. Tutaj w ogóle było jajko, ale już go nie ma. Było i się zmyło. Muszę tu przejść. Ryzykuję życiem. Zamiast te szczury tutaj. A już. A nie ma siana. Lepszy jestem ja. Luśka! Proszę mi stąd odejść. Odejdź! No dobra, to czas wejść do woliery. A to za chwilę. Widzimy się za chwilę. Czemu się widzimy za chwilę? Bo tu chcę mieć pewność, że oczywiście woliera jest dobrze zamknięta i w ogóle hit hitów. Państwo gołąbki stwierdzili, że tutaj w tym karmidle można zrobić gniazdo. Od 3 dni z nimi walczę, że to nie tędy droga. Zostałem zmuszony do zakupienia gniazd. Już widzę, ktoś tu działa, ale ja wiem, kto to działa. Niestety zeberka, gdzie ich lokum jest tu. Więc kompletnie tam jest jeszcze drugie gniazdko i tu została zakupiona trzecia budka dla nimf. Ze względu na to, żeby po prostu sobie wybrały. Tam jeden kombinuje. Podrywa laseczkę. No ale zobaczymy, co z tego wyniknie. Oczywiście zielone rozbójnice to zielone rozbójnice. I tak, żeby nie było, ja pokazywałem je w tym filmie, gdzie ogłaszałem odpowiedzi na konkurs. To tak, tu mamy dwie księżniczki tarczowe, to są samice i tak zwane potocznie w Polsce, bardziej znane pod barabandą nazwą, w Niemczech to jest księżniczka tarczowa, taka jest oficjalna jakby nazwa. Tutaj w Niemczech na te papugi nie trzeba mieć papierów, więc są i one. Tak naprawdę one miały być wcześniej niż ta druga, dwie poprzednie nimfy, no ale miała być para, a niestety pozostały później same samce, pani samice zarezerwowała, a później odmówiła, więc w takim oto sposobie zjawiły się, pokazały się u mnie, naprawdę piękne. Samce są zdecydowanie ładniejsze, tutaj będę załatwiał za pośrednictwem pana S. jesienią samce dla tych pań, więc tutaj lęków się na pewno nie spodziewajmy, nie liczmy na to. Tutaj nowa atrakcja doszła, lina kolejna i teraz zrealizowałem swój plan do końca. Więc tak to wygląda. Ja sobie spróbuję podejść. Te zielone to są dziksy. Nie dosyć, że dziksy to jeszcze papugi, które lubią rozrabiać. Prawda? Ale już towarzystwo się fajnie dogadało, jest spokój totalnie. Mamy tu oczywiście dwie pary gołąbków. Te gołąbki srebrne, niebieskie, jakby to nazwać, to te próbują coś kombinować. O, właśnie. Zebelko coś donosiła do gniazda, samczyk. Więc myślę, że tu też się doczekamy dosyć szybko młodych. No i mamy te nasze nimfy. I tu według wszystkich wskazówek na niebie, tak to się mówi, znaków na niebie, jednak są dwie samice i dwa samce. Samce to mamy tych panów, tych ostatnich skupywane, a samice to są te, bo jednak papugi są z 2019 roku udokumentowane i tu nie mam opcji na to, że on się jeszcze wybarwia. Zobaczymy wszystko, jak co się wywinie. Co się wywinie i co z tego będzie. Pana, którego dzisiaj mogliście zobaczyć na filmie, to był Cymuś, mój Cymuś kochany, który próbuje tutaj, zostaje przekupiony oto tym. O, Cymuś sam bardzo ładnie. I widzicie, ojejku, Cymuś, jestem mega zadowolony z ciebie. Naprawdę. Będzie progresik? Czy nie będzie progresik? On sam podleciał do mnie. Zobaczymy, czy Cymuś będzie jeszcze na tyle odważniejszy, żeby jednak się spiąć na moją dłoń. Tu trzeba walczyć niestety o to zaufanie. Nie zawsze one będzie. I ważne, żeby pokonać ten pierwszy krok, żeby zaufanie się pojawiło wśród nich. Próby są codziennie, rano i wieczorem, właśnie jak typał przekupstwa. Tu mamy proso czerwone. Inne rzeczy typu jabłko, jajko i tym podobne na nie nie działa, więc już nawet nie próbuję. A do prosa się bardziej przekonują. Zobaczymy. Cymuś, mały ty bąblu. Zobaczymy, czy podejdzie. Nie podejdzie Cymuś. No chodź. Taki on, widać, że podąża za swoim towarzystwem. Aż no. No chodź. No jemy. Jemy. Dobry Cymuś. Dobry. Jak widzicie, trochę sobie skubnął. Więc jest już tu kolorowo i
Będzie woliera dla nich powiększana na przyszły rok. W okresie zimowym one zostaną przeniesione, tak jak mówiłem, do kurnika. A w okresie po prostu przez okres zimowy będę ją powiększał, wyciągał trochę do przodu. Bez zadaszenia, znaczy z siatką, ale bez zadaszenia takiego przed deszczem, bo ponieważ ta część będzie już tak zrobiona. Ze względu na ich po prostu swobodę. Popatrzcie, te gołąbki są naprawdę cudaśne. Bardzo mi się podobają, znaczy zeberka też. Ja zeberka już kiedyś miałem, więc znam te ptaki dosyć dobrze. Fajne ptaszki towarzyskie. Znaczy te nie. Moje u mnie samica była bardzo towarzyska. Przylatywała do mnie, ale ona też była u mnie w pokoju, więc miała styczność, pewnie dużą styczność miały ze mną. Więc nie ma problemu. Tutaj jak widzicie, one nie są aż tak bardzo bojaźliwe. Jednak ten trochę strach przed człowiekiem znikł. Masz cymuś. Znikł. Tu raczej problem jest... Te zielone robią bardzo dużo hałasu i... Kuwienko na zabawce. Te zielone robią dosyć dużo hałasu. Więc tak to jest. Co ty przy piuratu leżysz? Jeju, ty się myjesz. Przepraszam, ślepotko. Więc one tak robią tutaj Armagedon. Towarzyski. Patrzcie na to. Patrzcie, zero strachu. Sobie trochę jemy. Powiem wam. Widzicie, druga zaciekawiona. Tu chodzi o to, że po prostu będzie zainteresowanie. Jeżeli jedna zaczai, że można śmiało jeść, to myślę, że tu po prostu później ich jakby charakterek i odwaga większa będzie o wiele lepsza i będzie o wiele fajniej. Mi tu naprawdę zależy na tym, żeby one były naprawdę towarzyskimi papugami, bo taki jest ich przeznaczenie. Z tymi zielonymi wiem, że będzie dłuższa akcja, ale ja się nie poddam. O, patrzcie, cymuś, no chodź. Patrzcie na to. Jesteście świadkami, on pierwszy raz tak blisko pod las. Ależ jestem w szoku. Normalnie czuć emocje w mojej głosie, prawda? No, dzisiejszy hashtag to papuszki. O, mamy gołąbki, kochane. Naprawdę, te gołąbki są prześliczne. Wiecie, że ja nie przepadam za gołębiami, ale te gołąbki to są cudaśne. Po prostu takie słodkie maleństwa, które naprawdę cieszą oko. No i to jest najważniejsze. To ma cieszyć oko. No wiadomo, przepióry to są naprawdę pod względem. Jeżeli ktoś chce mieć oswojone ptaki, to ja zdecydowanie przepiórki polecam. Bo te ptaki potrafią się odwdzięczyć swoim, jakby powiedzieć, towarzystwem. Nie są takie uciekinierki, jakby to powiedzieć, od człowieka. A wręcz przeciwnie. Tu damy, spróbujemy tego poczęstować. Nie, nie, nie. Ty nie. On się z cymusiem nawala cały czas. One się nie lubią z cymusiem, a były razem. No to, ale cóż, takie jest życie. Spróbujemy jeszcze raz cymusia nakarmić. Cymusiu? Tak. No nie, to za blisko. Już przesadzasz. No dobrze, przesadzam. Już więcej nie będę próbował. Niech tak będzie. Dobra, moi drodzy, tak to wygląda moja oaza jakby wyciszenia, bo ja tu naprawdę spędzam czas i się wyciszam. Nie są takie głośne, jak ludzie gadają, więc myślę, że to nie jest taki problem, a naprawdę jest fajnie. Patrzcie na to. A ja podejdę sobie, tak? Jem sobie troszeczkę. Masz, cymusiu. Jejku, jejku, nawet nie wiecie, jak to cieszę, że on tak reaguje, że podchodzi. Ja wiem, że to jest, że on podchodzi do jedzenia i absolutnie o to chodzi, ale powiem wam tak, mi bardziej chodzi o to, że on się odważył podejść i to jest dla mnie najważniejsze i tego się będę trzymał. No i zobaczymy, jak to będzie. Dobra, moi drodzy, ja będę kończył. To jest wszystko w tym odcinku. Dajcie znać, jak się podobało w komentarzach. I pozdrawiam was. Tym razem z tą egzotyczną, jakby po części powiedzieć, ekipą.